dobry. Drodzy Państwo, witamy na krótkim briefingu prasowym poświęconym kwestii chyba najważniejszej w tej chwili dla nas wszystkich, a więc kwestii bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Dwa krótkie postulaty od naszego ruchu, od naszych ekspertów i od nas, obywateli i polityków przyglądających się temu, co dzisiaj dzieje się za naszą wschodnią granicą, głęboko zaniepokojonych tym, co wyprawia rosyjska armia na Ukrainie, ale też świadomych, że Polska stała się państwem przyfrontowym i za chwilę, albo już w zasadzie, ma 650 km granicy z państwem, które jest agresorem, bo nie ma wątpliwości, że Białoruś została już albo za chwilę zostanie w całości zamieniona w obwód kaliningradzki, jeżeli chodzi o nasycenie uzbrojeniem przez reżim Władimira Putina. Pierwsza kwestia, o której chcę powiedzieć, o drugiej powie Paweł Zalewski. Pierwsza kwestia, o której chcę powiedzieć, to kwestia przekazania Ukrainie samolotów myśliwskich MiG-29. Obserwujemy z niepokojem tę wymianę, która toczy się w mediach społecznościowych, na Twitterze przede wszystkim, ale też w innych mediach społecznościowych, pomiędzy politykami czy nawet ministerstwami Stanów Zjednoczonych i Rzeczpospolitej Polskiej. To w naszej ocenie niedopuszczalne, żeby dochodziło do takich sytuacji, w których ktoś naciska na Rzeczpospolitą, przekażcie migi, bo tam dzieje się tragedia. Rzeczpospolita następnie w formie komunikatu publicznego informuje, dobrze, przekażemy do bazy w Ramstein, przeparkujemy te migi, ale później wychodzą Amerykanie i znowu na Twitterze mówią, ale to z nami nie było konsultowane, to jednak jest przedwcześnie, to w ogóle o tym nie rozmawiajmy. Tak się tego nie powinno robić. I to nie buduje poczucia bezpieczeństwa, które dzisiaj jest nam niezbędne. I w związku z powyższym nasz bardzo konkretny apel, a w zasadzie dwa apele. Po pierwsze o to, że jeżeli trwają jakieś dyskusje pomiędzy wojskowymi, a nie wiedzą o nich dyplomaci, albo pomiędzy dyplomatami, a nie wiedzą o nich wojskowi i ktoś ma ochotę puszczać przecieki w lewo albo w prawo, to głębokie nasza głęboka prośba do wszystkich, którzy za to odpowiadają, żeby takie negocjacje toczyć w zaciszu, które właściwe jest dyplomacji, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo, a nie przerzucać się argumentami, że skoro migi zostaną przeparkowane do Ramstein, to wystartowawszy z Ramstein będzie to atak NATO na Rosję, bo jeżeli wystartują z Lublina albo z Mińska albo z Malborka, to też będzie to mogło być w takich kategoriach przecież rozpatrywane. Tak? Czym się różni start z natowskiej bazy w Ramstein od startu z natowskiej bazy w Mińsku czy w Malborku? Nie chcemy czytać takich rzeczy na Twitterach, nie chcemy oglądać tego typu przepychanek w mediach społecznościowych, stąd nasz głęboki apel przede wszystkim o to, aby to nie było rzeczą rozgrywaną na Twitterach, bo tam są wiadomo, jacy są też różni interesariusze w mediach społecznościowych przez naszych przeciwników, tylko było domeną dyplomacji, a po drugie tu apel do naszego rządu, żeby jak najszybciej otworzyć kanał wymiany informacji, również niejawnych, pomiędzy rządem, a wszystkimi środowiskami politycznymi w Polsce, również opozycyjnymi. Taką płaszczyzną może być zwoływana regularnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Takich płaszczyzn można szukać w innym trybie, ale żebyśmy wszyscy byli poinformowani, co się dzieje, mogli zadbać wspólnie o bezpieczeństwo obywateli, bo przecież nasi wyborcy też potrzebują być uspokojeni i też potrzebują wiedzieć, co się dzieje, a nie żebyśmy wszyscy stając przed tym, że ktoś przerzuca sobie ping-pong na Twitterze, dzieje się jakaś wielka gra, która jest nad naszymi głowami. Słyszymy, stracimy samoloty, za chwilę mówimy, a może odzyskamy jakieś samoloty, a później znowu się okazuje, że może Amerykanie nie, a Polacy tak. Tak tego nie powinniśmy robić. I my dzisiaj, jako Polska 2050, jedno ze środowisk politycznych w Polsce, deklarujemy polskiemu rządowi współpracę w tym zakresie. My dzisiaj nie wytykamy palcem, nie mówimy, słuchajcie, a teraz my będziemy was o to czy o tamto potępiać. Bezpieczeństwo jest ponadpartyjne. Więc jeżeli będziecie potrzebować naszej rady, konsultacji i też odpowiedzialności w tym, żeby tłumaczyć szerokim rzeszom naszych wyborców, jak wygląda sytuacja oczywiście w zakresie takim, na jaki pozwalają klauzule, uspokajać, pokazywać, że dzisiaj wszyscy gramy do jednej bramki, jeżeli chodzi o Ukrainę i o bezpieczeństwo narodowe, to my oczywiście taką gotowość zgłaszamy. A więc to pierwsza rzecz. Niech o migach dyskutują dyplomaci w
w właściwym otoczeniu, a rozmowy o bezpieczeństwie, o wojsku, o broni, one potrzebują ciszy, żebyśmy nie byli rozgrywani przez naszych przeciwników. Postulat konkretny, jak najszybciej stworzenie formuły wzajemnego informowania się o wspólnej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo. O trzecim postulacie dotyczącym bezpośredniej ochrony terytorium Rzeczpospolitej przed, mówiąc zupełnie wprost, rakietami i samolotami, które kiedyś mogłyby nam chcieć zagrozić. A tu, drodzy Państwo, jest to rzecz szalenie ważna. Możemy sobie kupić czołgi za 23 miliardy i one pobędą z nami przez 2 albo 3 dni, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Pokazuje to sytuacja na Ukrainie. O tym postulacie z tym związanym, który też wyraziłem w liście do premiera Morawieckiego w ubiegłym tygodniu, więcej Paweł Zalewski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zacznę od zdania, które w takiej sytuacji powinno zawsze padać. Bo jak mówimy o kwestiach obrony, no to trzeba najpierw powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, bo główny gwarant bezpieczeństwa sojuszu, Stany Zjednoczone, potwierdzają nie tylko słownie, ale także aktywnie poprzez swoje zaangażowanie na flance wschodniej, w tym w Polsce, bardzo silnie widoczne, że każdy atak na jakikolwiek fragment terytorium NATO będzie atakiem na Stany Zjednoczone i na cały sojusz. To jest bardzo istotne, ale zadaniem polityków jest dmuchać na zimne, jest prowadzić do tego, żeby Polacy czuli się bezpieczni, mają do tego pełne prawo i dlatego Szymon Hołownia w ubiegłym tygodniu przedstawił oczekiwania, myślę, że wszystkich Polaków, do rządu polskiego, ale także do naszych sojuszników, do Amerykanów, ale nie tylko, bo nie tylko oni posiadają te systemy, o których mówił Szymon Hołownia, aby rozmieścić w Polsce systemy obrony powietrznej, systemy Patriot. Ja przypomnę, że gdy w latach 2013-2015 toczyła się wojna w Syrii i Turcja obawiała się ataków rakietami balistycznymi z terenu Syrii, sojusznicy, Amerykanie, Niemcy i Holendrzy udostępnili, rozlokowali na terenie Turcji 6 baterii Patriotów po to, aby chronić cele cywilne. Mamy dzisiaj informację od Departamentu Obrony, one są podawane w mediach amerykańskich i na nie się tutaj powołujemy, że Amerykanie rozważają dostarczenie do Polski 2 takich baterii, ale w celu ochrony baz amerykańskich, wojsk amerykańskich w Polsce. No to zupełnie nie jest wystarczające, to nie jest to, o co wnosił lider naszego ruchu Polska 2050. Tutaj chodzi o to, aby Polacy, którzy znaleźli się w tej sytuacji, o której mówił Szymon Hołownia, czuli się absolutnie, absolutnie bezpiecznie. Dlatego podtrzymujemy ten apel. Niestety wczoraj ja prosiłem o uzupełnienie posiedzenia Sejmu, porządku obrad tego posiedzenia, o informację w tej sprawie, w sprawie obrony powietrznej kraju. Ta prośba została zlikwidowana, pokazując raz jeszcze, że Sejm nie jest tym miejscem do debaty, do dzielenia się informacjami. Takim miejscem nie jest również Komisja Spraw Zagranicznych, która ograniczyła się wyłącznie do rozmów na temat ratyfikacji traktatów międzynarodowych oraz przesłuchań ambasadorów. Komisja Spraw Zagranicznych nie pełni dzisiaj swojej roli, takiej, jaką powinna pełnić w warunkach kryzysu, takiej częstej, cotygodniowej rozmowy na temat bezpieczeństwa pomiędzy rządem a parlamentem. I dlatego ten apel, który przedstawił Szymon Hołownia, jest tak ważny. Drodzy Państwo, w piątek ma się odbyć Zgromadzenie Narodowe z bardzo silnym akcentem amerykańskim, wystąpieniem prezydenta Joe Bidena. Z tego, co się orientuję, chyba jutro prezydent Duda ma widzieć się z wiceprezydent Kamalą Harris. To będzie świętowanie przymierza i sojuszu polsko-amerykańskiego, ale też i tej naszej współpracy w ramach NATO. Bardzo byśmy chcieli mieć pewność,
że Amerykanie w tej sytuacji rzeczywiście zrobią wszystko, co powinni zrobić jeszcze przed wybuchem konfliktu na naszym terytorium, który mamy nadzieję nigdy nie nastąpi, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni i że nie ograniczymy się z ich strony tylko i wyłącznie do słów, które usłyszymy, pięknych, wzruszających, chwytających za serce i dających nam otuchę i nadzieję, bo my i otuchy i nadziei mamy dzisiaj dość w naszych sercach. Dzisiaj potrzebujemy więcej niż dwóch baterii patriotów do ochrony naszego nieba przed rosyjskimi rakietami. Potrzebujemy systemów HIMARS, które również są na wyposażeniu NATO i mogłyby zostać Polsce użyczone, systemów rakietowych, aktywnego zwalczania przeciwnika i potrzebujemy tego jak najszybciej w sytuacji, w której słyszymy, że Słowacja ma otrzymać dwie baterie patriotów, a jaką ma granicę z krajami potencjalnymi agresorami, a jaką mamy my, przypominam, 650 kilometrów już dzisiaj taka granica w przypadku Polski liczy. I tutaj powinniśmy być w rozmowach z naszymi sojusznikami twardzi, nieustępliwi, nie poprzestawać tylko i wyłącznie na słuchaniu zapewnień, a my jako reprezentanci kilku milionów Polaków, Ruch Polska 2050, tak jak powiedziałem, deklarujemy rządowi, o ile będzie nas informował, oczywiście w trybach klauzul o tym, co się dzieje, zadbanie o to, żeby jak najdłużej w Polsce utrzymywał się spokój społeczny, poczucie bezpieczeństwa, które jest dzisiaj polską racją stanu. Wszyscy dobrze wiemy, że w epoce wojen hybrydowych i cyfrowych bezpieczeństwo obywateli, spokój obywateli jest czymś, co może zdecydować o niepodległości, o tym, jak będziemy odpowiadali na różnego typu ataki, które w naszą stronę będą kierowane. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli macie pytania do mnie lub do posła Zalewskiego, to zapraszam. Pani, uśmiechnąłem się może trochę tak smutno, bo ja pamiętam bardzo dobrze chyba największe narodowe zjednoczenie Polaków po śmierci Jana Pawła II, kiedy nam się wszystkim wydawało, że to już tak będzie, że stało się coś, co sprawi, że będziemy od tej pory wszyscy, tak jak wtedy byliśmy, od lewej do prawej, na ulicach, ze świecami, na wiecach, w kompletnie inna sytuacja, w studiach telewizyjnych, wszystko to się zmieniło. Trwało jakieś 2 tygodnie. I kiedy dzisiaj zaczęły pojawiać się opowieści przy wybuchu tej strasznej wojny, o tym, że teraz już czas narodowego pojednania, że już nie można inaczej, że to się zmieni, zastanawiałem się, czy potrwa to 2 tygodnie, czy trochę krócej. Jednak polityka jest na tyle, powinna być inna, ale też jest na tyle niestety zepsuta tymi podziałami, tymi frakcyjnymi walkami, tymi próbami podgryzania jeden drugiego, które są już na pewnym etapie zupełnie przeciwracjonalne. One są atawistyczne, po prostu mam instynkt, więc pójdę i będę próbował kogoś szczypać i mordować, że widzimy to dzisiaj w bólu jak na dłoni. Dzisiaj potrzebujemy nie tego, żebyśmy nagle zaczęli zgadzać się my z PiS-em w sprawie Izby Dyscyplinarnej, praworządności albo wielu innych rzeczy, ale w sprawie bezpieczeństwa Polski musimy grać do jednej bramki. I dzisiaj to jest kwestia pewnego poziomu w sporu, który będziemy toczyć, ucywilizowania sporu. Tu nie chodzi o to dzisiaj, żeby nie było sporów. Tu chodzi o to, żebyśmy z tego wyciągnęli taki wniosek, że spór może być toczony w cywilizowany sposób. A więc wy informujecie nas, my mówimy, w czym możemy pomóc, a co do innych rzeczy się nie zgadzamy i będziemy toczyć bój na sali plenarnej. Ale to będzie bój, który będzie też brał pod uwagę sytuację, w której się dzisiaj znaleźliśmy. Rozmawiajmy o rozwiązaniach. Szukajmy dobrych rozwiązań. Nie wierzę w to, że nastąpi nagle cudowne polsko-polskie pojednanie i wszystkie spory i swary ucichną. To jest po prostu niewykonalne. Natomiast mi chodzi dzisiaj o to, żeby sprawdzić i my to próbujemy empirycznie robić. Widzi pani, my jesteśmy naprawdę wielkimi krytykami tej władzy i robiliśmy, pokazywaliśmy to wielokrotnie. Dziś przychodzimy i mówimy uczciwie. Jeżeli będziecie potrzebowali naszego wsparcia w najważniejszej rzeczy, jaka dzisiaj nas dotyczy, fizycznego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, jesteśmy do dyspozycji, bo jesteśmy patriotami polskimi. I to jest rzecz, która dzisiaj musi być chyba w sercach nas wszystkich, a więc patriotyzm przede wszystkim, bezpieczeństwo przede wszystkim, a w pozostałych kwestiach ucywilizowanie sporu, a nie jego anihilacji. Panie
Łukasz Pewy na PNP24.pl. Jest pan jedynym politykiem z czołówki mającym doświadczenie w akcjach charytatywnych. Zapytam więc, jaka liczba Ukraińców w Polsce na przykład za parę miesięcy wydaje się realna? Świadomie pytam o liczbę Ukraińców, nie chodzi tylko o uchodźców, bo wiadomo, że ci, którzy wcześniej do nas za chlebem przyjechali, przecież na Ukrainę nie wrócą. Były szacunki również krajów Unii Europejskiej, że ta wojna pociągnie za sobą eksodus około 7 milionów ludzi. Jeżeli my mieliśmy w Rzeczpospolitej do tej pory od 1,5 miliona do 2 milionów Ukraińców i ponieważ jesteśmy krajem najbliższym, najprościej od nas wrócić, najmniejsza bariera językowa, możemy się spodziewać w mojej ocenie kilku milionów ludzi dodatkowo. Nie wiem, czy to będzie 2 miliony, czy to będą 3 miliony. I dzisiaj jest ten czas. O tym też mówią nasi posłowie, zgłaszając poprawki do ustawy, która teraz idzie przez Sejm. Drodzy Państwo, powiem to zupełnie wprost. My za miesiąc możemy mieć w Polsce katastrofę humanitarną, jeżeli dobrze tym nie zarządzimy. Możemy mieć sytuację, w której ci ludzie, którzy dzisiaj przyjmowani są w odruchu serca, przez ludzi, którzy czasami też w tym odruchu serca chcą zrobić wszystko, co mogą, ale za 2 czy 3 tygodnie okaże się, że nie starcza im środków, że nie starcza im zasobów. Ci ludzie gdzieś będą musieli się podziać. Ci ludzie przyjeżdżają do nas z różnymi potrzebami. To są ludzie, którzy mówią, ja tylko na chwilę, nawet nie będę się rozpakowywał, za 3 tygodnie wracam na Ukrainę. Ale są też tacy, którzy mówią, przyjechaliśmy i chcemy już zostać, bo boimy się wracać, bo mamy chore dziecko, jak my będziemy tam funkcjonować? To jest na przykład rodzina, którą my z żoną przyjęliśmy, z ciężko chorym dzieckiem. Każda ta historia jest inna. I dzisiaj my nie możemy zaryzykować przez wzgląd na godność tych ludzi. I przez wzgląd na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo za chwilę znajdą się szatani z reżimu Putina, którzy zaczną rozgrywać tę sytuację. Którzy zaczną przychodzić i pokazywać, proszę bardzo, uchodźcy z Ukrainy w Polsce nie zadbani. Na ulicach, to jest ta wasza demokracja, to jest ta Unia Europejska, to jest to wasze człowieczeństwo. Z tym właśnie staramy się walczyć, prowadząc nasze operacje. My nie możemy się dać zacząć rozgrywać. Putin pokazał z Łukaszenką, że są bezwzględni w używaniu ludzkich tragedii do celów politycznych. Oni są w stanie używać ludzi jak pocisków, które kierują. Nie możemy dopuścić do tego, żeby robili to u nas z Ukraińcami. Zobaczcie, jak wygląda polska sytuacja gospodarcza. Widzieliście dzisiaj ceny paliwa na stacjach? Jak diesel dobija do 8 zł? Inflacja się, jeżeli Glapiński mówi, że inflacja będzie wynosiła 12%, to za chwilę może wynosić 17%. Przecież widzimy, co się dzieje z ratami kredytowymi. Naprawdę Polakom będzie dzisiaj bardzo ciężko. I dlatego potrzebują niezwykle mądrej ustawy, która zadba o każdy szczegół. I nie będzie nakładała na ludzi dodatkowych ciężarów w trybie, a my tylko rozdamy wam pieniądze i wy sobie całą resztę róbcie, tylko rozwiąże realne problemy. Prosty przykład. Chcemy nadać Ukraińcom numer PESEL. Jeżeli chcemy im nadać numer PESEL, to i ustawa wejdzie w życie, to następnego dnia we wszystkich urzędach gminy w Polsce będą kolejki po 10 tysięcy ludzi. Tak? No może nie po 10 tysięcy, ale tysięcy ludzi. Żadnej sprawy już nie będzie można załatwić. Przecież już dziś powinniśmy myśleć o tym, jak ułatwić tym, którzy choćby posiadają paszporty biometryczne, zarejestrowanie się i uzyskanie PESEL-u drogą elektroniczną. To zawsze jest jakaś część tych uchodźców, tak? Którą już moglibyśmy... Takich rzeczy dzisiaj potrzebujemy, bo za chwilę, i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako człowiek, który, jak pan wspomniał, pracował w wielu kryzysach humanitarnych, dzisiaj mamy kryzys humanitarny. Jeżeli mądrze się dzisiaj nie zachowamy, to za 3-4 tygodnie będziemy mieli katastrofę humanitarną. Kryzysem możesz zarządzać, katastrofą już nie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.